Witam Was tutaj, cześć, liczam Was za nóż. I zapraszam Was już teraz na kolejny odcinek z Zapraszamy do Metra. W dzisiejszym Zapraszamy do Metra to trochę opowiemy o czymś, czym zazwyczaj nie mówię, czyli skrót informacji najważniejszych. Dziś zacznijmy sobie od tego, co się działo ostatnio na stacjach na odcinku północno-wschodnim, jak to ładnie brzmi. Czyli w skrócie, na stacjach Brudno, Kondratowicza, Zacisze, no i na wszystkich wentylatorniach szlakowych po drodze. Na komorze demontażowej nie mam informacji, co tam się dzieje, możliwe, że tam normalnie sytuacja wygląda. Czyli, po pierwsze, co jest najważniejsze? Wiem, to może dziwnie zabrzmieć, ale dzisiaj, z niewiadomych przyczyn, jak dowiedziałem się, żadna osoba, żaden pracownik nie stawił się na miejsce pracy. Możliwe, że jest to związane z tym, iż dzisiaj jest faktycznie pierwszy dzień miesiąca, ale nie wiemy na razie żadnych głębszych przyczyn. Podobna sytuacja miała na odcinku zachodnim, czyli na stacji Bemowo i Urlichów, gdzie również nie stawiła się dosyć duża część osób, która faktycznie tam pracuje, jednakże to nie jest większość. Tam akurat było mniej więcej podzielone osoby, kto przychodzi, kto nie przychodzi. I tak możemy sporadycznie jeszcze niektóre osoby faktycznie zobaczyć na budowie. Ponadto, jeżeli chodzi o nasze nowe stacje na M1, czyli Plac Konstytucji i Muranów, to mam dla Was bardzo dobre nowiny. Dostaliśmy projekty i na temat nich już się przygotowuje odcinek. Jest to co najmniej ciekawe, powiem Wam, jak oglądałem sobie te projekty, gdzie będą się znajdować i ile będzie wyjść, no to powiem Wam, Plac Konstytucji zmieni się nie do poznania. Tam tyle będzie wyjść i ten łącznik z M3. No i co najważniejsze, niedługo zacznie się budowa, bo zgodnie z projektami, które tutaj mam, to faktycznie jest to całkiem nieźle im tutaj idzie. Wracając do trzeciej linii metra, której zrobiliśmy w poprzednim miesiącu bardzo dużo odcinków, to nie znaczy, że w tym miesiącu też nie będzie dużo. Mamy po pierwsze konkurs do rozwiązania i to akurat na pewno się pojawi, niezależnie od tego, co powiem na koniec dzisiejszego odcinka. I co najważniejsze, wiemy, jaki już wykonawca będzie to robić. Z tego, co dowiedziałem się, będzie to robić firma Metro Warszawskie. Natomiast co jest jeszcze bardziej pewne, to jest to, iż budowa zacznie się za około... Tam mówili, że jakieś są drobne obsunięcia z powodu COVID-u i to będzie około jakieś pół roku od dzisiaj. Czyli tak mniej więcej na jesień tego roku, jesień, zima, zacznie się już budowa. Jest to bardzo dobra nowina, jednakże trzeba mieć na opiece to, że na Gocławiu mogą być dosyć duże problemy z komunikacją, ponieważ wybrali wariant taki, że skoro jest wirus i pandemia, to po prostu mogą zamknąć wszystkie ulice, a objazdy będą tylko i wyłącznie dla pieszych i rowerzystów. Co do komunikacji miejskiej i tramwajów na rondzie Wetraczna, tego jeszcze nie wiem, ale miejmy nadzieję, że nie będzie tak źle, jak w mediach to mówili. No i na koniec jeszcze powiemy na temat rozbudowy, a właściwie końcowego krańca linii metra M2, czyli metro na Karolin. Tu jest bardzo dobra nowina. Z tego co słyszałem, to się zacznie bardzo niedługo. Niedługo mam na myśli, że w tym miesiącu zaczną być już rozstawione płoty dookoła całej naszej inwestycji. I co jeszcze najlepsza wiadomość na temat rozbudowy całej M2, to jest to, że nie będzie żadnych obsunięć z powodu COVID-a, ponieważ świeżo po tym, jak pandemia się skończy, zatrudnią dodatkowe podwójne zespoły do całej naszej roboty i nasza praca przyspieszy ponad dwukrotnie. Więc wtedy spokojnie nasze metro się wyrobi w terminie i będziemy mogli korzystać z metra o rok wcześniej niż zapowiadali ostatnio. Także mam nadzieję, że Wam się takie informacje podobały. Ja też byłbym szczęśliwy, gdyby wszystko, co powiedziałem dzisiaj, było prawdziwe. Jednakże, jak to się mówi, dziś jest 1 kwietnia, czyli prima primis. I co tu dużo nie mówić, poza wynikami o konkursie, o którym mówiłem, wszystko było prima primis. Mam nadzieję, że Wam się podobało i zostańcie z dobrym poczuciem humoru. Cześć!